więcej takie same ilości, co w pierwszym secie, ale ta zagrywka zdaje coraz lepszy efekt. Bloku nie mogą zablokować, bloku zdecydowanie Japonki górują. Był tam jeden przypadkowy blok w pierwszym secie, ale to na razie wszystko. I pierwszy punkt Tajlandii, Nutsara. Out, ale odebrała to Kano Saori Kimura po przekątnej, ale bardzo leciutki ten atak. Druga linia, Willa Van przedziera się przez blok. Dała się wyasekurować Saori. Od Sara teraz na lewe skrzydło do Onumy. I kolejny udany atak po prostej nad rozgrywającą. A przyznasz, Małgosiu, że naprawdę wszechstronnie wyszkolona jest Onuma. I siła, i precyzja w tym ataku po prostu. Od Sara. Dobrze, przyjmuje Saori Kimura, Erika Raki zablokowana, ale gramy dalej. Takeshi Tayoshi przerzuciła piłkę na lewe skrzydło. Ale jest dobrze łana. Zablokowała tą akcję dalej i jeszcze raz proszę Erika zobaczyć, Rak. Jak bronią dziewczyny z Tajlandii. Teraz wysoko przebija z kolei Wanna Takeshi Tayoshi, kombinacja kolejna, nieskończona. I Onuma. Jest Yuko Sano, Takeshi Tayoshi, druga linia, Sakashita wreszcie kończy tę morderczą, ale jakże piękną wymianę. I kolejna bardzo dobra akcja w wykonaniu Japonek, szczególnie Takeshita świetnie tutaj rozegrała w trudnym momencie, prawie że na wyczyszczonej siatce dała piłkę na pipa. Takeshita, przebiły na drugą stronę za darmo, teraz Tajki do tyłu, piłka. Nieskończony atak, Kano. Ej, Onuma. I przedziera się gdzieś pod łokciem Araki. Zdecydowanie wydaje mi się, że zbyt wysoko skaczą Japonki do bloku, do Onumy, która mija po ciasnych kątach blok Japonek. Onuma w dwóch pierwszych setach, 7 punktów na jej koncie. 11 zdobyła aż Willa Van, a 12 w ekipie Japonii. Próbowała wykonać zagrywkę do pierwszej strefy, tu skąd biegała rozgrywająca. Ampor się musiałaby wycofać do przyjęcia. Saori Kimura z problemami, Kano, ale przeczytały teraz Tajki tę akcję, jeszcze Sakashita na środek. A i to jest to martwe pole, o którym ciągle mówimy. Ale bardzo skuteczna jest kiwka drużyny japońskiej. Widać, że dziewczyny mają zróżnicowany technicznie ten element. Wiele w różny sposób je to, ten element wykonuje i tą kiwką bardzo wiele punktów zdobywają na Tajkach. Erika Araki nie trafiła, a jednak boisko Malika. I bardzo często grają tą kombinację z tyłu, za swoją rozgrywającą Nutsara, zbieganie do środka i zawężanie gry. Yuko Sano, Takeshi Tayoshi, nie było tam dotknięcia piłki, jest punkt dla Tajlek, 6-3. A Takeshi ta kolejny raz próbowała wrzucić z trzeciego metra, pierwsze tempo, siadło przyjęcie, no i stara się i tak uruchamiać swoje środkowe. Ponownie Malika, ale w siatkę. No i Tajki już wyszły na prowadzenie dwupunktowe. Maiko Kano. Out, daleki, daleki out. Tak, to zagrywka nie jest przyjemna. O, i teraz błędy z obu stron. No zobaczmy, kto szybciej uspokoi tą grę, kto przejmie nad tą grą kontrolę. Sakashita. Out, kolejny. Yoshi, nie kończy Saori Kimura, druga linia Pleumit, jest pasywny blok Japonek. Co zrobi Takeshita Yoshi, także na drugą linię. I druga linia w tej chwili w wykonaniu Japonek jest zdecydowanie skuteczniejsza. Już kolejny raz Takeshita uruchamia
Sakashite z drugiej linii, natomiast Saori, mimo że próbowała nad blokiem atakować parę razy, to Taiki to bez problemu podbijają. Saori Kimura. Nocara. Za wczesny blok do Amporni tutaj, opadając Saori, zabiera piłkę razem ze sobą. Ej, Nocara. Saori Kimura i ponownie na drugą linię, no ale tym razem już nie przedarła się Sakashi. Nocara. Na palce teraz Saori Kimura, Takeshita, Yoshi, Wałce, Rika Araki. I zaczynają się mnożyć błędy po stronie drużyny. Sari, 11-6. Na palce Saori Kimura, Takeshita, Yoshi, leciutko spóźniona w obronie Wana. Ale przy dwóch atakujących Japonii Taiki przekazały sobie blok. W tej chwili w ciemno do środkowej wyskoczyła lewoskrzydłowa po to, aby środkowa mogła bez problemów szybciej pójść na szybką piłkę na lewe skrzydło do blokowania. Takeshi Tayoshi. Jest to Cara na lewe skrzydło, zablokowany teraz atak Maliki, ale może powtórzyć uderzenie. Jest kolejny raz do samej linii, precyzyjny atak. Saori znów myślała, że ta piłka będzie na aucie. A nie chcą popełniać błędu siatkarki Tajlandii. Onuma. Ale już zamortyzowała teraz ten cios Yuko Sano. To dla niej chyba największe brawa za tę akcję. Saori Kimura. A błąd rozgrywającej po stronie japońskiej już była ta piłka. Sakeshi. Ona jest blokowana, jest już błędem. Teraz Nocara na dwa tempa, ale świetnie Yuko Sano. Sakashita, potrójny blok. Bardzo skuteczny. Tutaj zdecydowanie Sakashita powinna próbować kręcić w zupełnie innym kierunku przy tym potrójnym bloku, dobrze ustawionym. Amporn. Takeshita raz jeszcze do Sakashity. Jest blok pasywny tym razem. Rozegranie na lewe skrzydło. Gramy dalej. Nocara do kogo? Teraz prawa strona boiska. A tu jest Malika. No bardzo skuteczna jest prawa strona boiska z drużyny Tajlandii. Kto tu nie gra? Czy Ampor, czy Malika, czy trzecia atakująca. Willa Van. Emorn. Większość tych ataków z prawej strony jest zamieniana na punkty. Świetnie, Pleumit. Wiele na parkiecie. No tu w pierwszej partii udało się wygrać, ale już od drugiego seta inicjatywa należy do Tajek. Amporn. Yuko Sano. Jeszcze raz Sakashita. Teraz pojedynczy blok. Została tam w miejscu Pleumit, nie przeczytała tej akcji. Ale i tak Sakashita, atakując tą piłkę na pojedynczym bloku, starała się zahaczyć zewnętrzną rękę, aby ta piłka zmieniła kąt. Erika Araki. No Sara, ależ potężnie trafiona na linii tego uderzenia, stojąca kapitan reprezentacji w kieleckim turnieju, a jeszcze przed taką szansą stanie Japonia i Tajlandia, ale zobaczymy po tym spotkaniu, ale rozpędzone są Tajki, 17-10, nic nie udaje się siatkarkom z kraju kwitnącej wiśni. Ta dobra zagrywka, która od wczoraj, od drugiego seta drużynie Tajlandii funkcjonuje, dalej się cały czas utrzymuje i nie tylko w naszej drużynie robiła niesamowity problem z przyjęciem, ale również Japonki ten sam problem posiadają. Kolejna kontra, Nocara na środek, Pleumit, 18-10 i już przygotowana podwójna zmiana w drużynie Japonii. Ale najlepszym rozwiązaniem jest właśnie granie na kontrze krótkiej, to co pokazały Tajki w tej chwili. Malika. Yuko Sano nie przyjmuje, 19-10, to jest już pogrom Japonii. I koncertowa gra Tajek.
Malika. Pomyliła się teraz, ale swoje zrobiła. Kolejne punkty zdobyte. Przewaga imponująca. Yamaguchi na parkiecie. A za chwilę po tej akcji pojawi się druga rozgrywająca, Okano. Pani Okano. Zaskoczony teraz Taiki, a przede wszystkim libero Wana. Skrócony serwis wykonany przez Kano. Jeszcze raz próbowała skrócić, ale tym razem w inne miejsce, ale Pleumit kolejny raz oszukuje blok razem z... Saori Kimura, Okano do tyłu, Sakashita, Bautz. O, dużo błędów przy tej zawodniczce w tym fragmencie spotkania. 10 ataków wykonanych w tej partii, 4 skończone, 40% skuteczność, ale i tak najlepsza w drużynie. Chyba pomyliły się Japonki, dwie poszły na pierwsze tempo, coś tam źle umówiła rozgrywająca Okano. I kontra, i wykorzystana Willa Van, 22 do 12. I Pleumit, i Willa Van, to są te dwie zawodniczki, które najlepiej punktują do tej pory w drużynie Tajlandii. Teraz Willa Van zepsuła zagrywkę. Tak, 25% skuteczność ataku Japonii w tej partii przy blisko 60% skuteczności ataku Tajlandii. No, wynik nie może wyglądać w takim razie inaczej. Sakashita. Chyba autowa była ta zagrywka. Zdecydowanie aut, ale Onuma nic sobie z tego nie robi i zdobywa 23 punkt. A zagrywa Pleumit, no i chyba nie ma wątpliwości, że będzie mocno, bo wynik jest spokojny. Potężny serwis, ależ przyjęcie świetne. Saori Kimura. Dobra kiwka. Brawo. Kolejna dobra, udana kiwka Japonek. Te kiwki zdecydowanie lepiej im wychodzą w tym fragmencie gry niż ataki, a widzą wiele, więc wiedzą, gdzie są wolne strefy boiska. No muszą odbudować swoją grę przed czwartą partią, bo no nie wierzę, by odbudowały swoją grę jeszcze w tym secie na tyle, by dogonić przeciwniczki z Tajlandii. Rozegranie Onuma nie kończy. Inoue jest. Saori Kimura, ale Wana świetnie w bloku. Na drugą stronę. A proste błędy. 24 do 14. I biłka setowa. No pogubiły się Japonki, zostały rozbite. Widać, że nie mają troszeczkę pomysłu. No nie wiem, czy to było czyste odbicie. Ale to, co zrobiła Amporn na prawym skrzydle, że jeszcze wyciągnęła tą piłkę. Jest Yuko Sano także w obronie. Nutsara, rozegranie na lewe skrzydło. Onuma w bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze Saori Kimura i bronią się Japonki wychodząc ze sporych opresji. Długa akcja, ciekawa wymiana, ale kolejne piłki setowe mieć będą Taiki. Wraca Takeshi Tayotsi, wraca Kano. Yamaguchi opuszcza parkiet, no i także rozgrywająca Okano. Takeshi Tayoshi. Dobry serwis, trudny serwis, nie uda się przebić na drugą stronę. Jest 16 punkt. No i ciekawe, czy poprosi o przerwę Yati Pong. Tak jest. A mimo 8-punktowego prowadzenia
Najważniejsze, sporo kibiców zostało, by oglądać mecz Japonia-Tajlandia. Nie przyjmuje Malika. No i kłopoty Tajlandii. Onuma. Takeshita Yoshi na środek. Jest asekuracja. Sori Kimura odrzucona. Jest 17 punkt. I kolejny punkt Japonki zdobywają. Ale ta pierwsza akcja na kontrze Japonek w bardzo dobrym tempie rozegrana była, krótka. Takeshita Yoshi. No i 18 do 24. Czy trener Kiaty Pong wykorzysta kolejną przerwę, która mu przysługuje? Takeshita Yoshi, Nutsara. Nie ma jeszcze zakończenia tej akcji Saori. Kimura zablokowana przez Onumę. 25 do 18. Tajlandia prowadzi z Japonią 2 do 1. I Tajlandia.